kampus Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Racławickiej, miejsce, w którym przed 47 laty zaczynała działalność koszalińska uczelnia. W 1968 roku powstała Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie i powstał Wydział Mechaniczny. Jest to jeden z dwóch najstarszych wydziałów naszej uczelni. Nazwa Wydział Mechaniczny swój pierwotny kształt zachowała do dziś. Kto się kształci? No, kształci się młodzież na właśnie takich dwóch podstawowych nurtach. Pierwszy nurt to mechanika z różnymi odmianami, energetyka, zagadnienia związane z maszynami produkcyjnymi, natomiast drugi nurt to technika rolnicza i leśna i zagadnienia związane z żywnością i żywieniem człowieka. Tych studentów jest około 1000. A to już głos tych, którzy na licznych kierunkach Wydziału Mechanicznego studiują. Jest to kierunek z przyszłością, na pewno po tym można znaleźć dobrą pracę. Bardzo mnie interesują samochody, logistyka, spedycja i głównie w tym celu przyszłam tutaj na studia. Pracujemy na komputerach, pracujemy też dużo na różnych rodzaju materiałach, no i mam nadzieję, że to mi się przyda kiedyś w dalszym ciągu edukacji i dalszej pracy. Myślę, że mechanika budowy maszyn gwarantuje pracę po prostu. Współpraca uczelni z firmami pozwala kształcić studentów na poziomie oczekiwanym przez lokalnych i ogólnopolskich przedsiębiorców, zwiększając szanse żaków na zatrudnienie po ukończeniu nauki. Kształcimy dla potrzeb przemysłu nie tylko lokalnego, ale można powiedzieć dla potrzeb przemysłu, który zmienia się w całej Polsce. Współpracujemy ściśle z przedsiębiorcami regionu Koszalina, Koszalina samego, ale także z przedsiębiorcami z całej Polski. Tak, przykładem może być Tepro, Kospel, Meden, Inmet, Energa, ale także i z regionu koszalińskiego, na przykład Kronoszpan ze Szczecinka. Kształcimy nie dlatego, żeby kształcić, tylko dlatego, żeby nasi absolwenci znaleźli pracę. Ale wyróżnia się jeszcze kilkoma ciekawymi cechami. Po pierwsze, stosuje zasadę partnerskiego stosunku i kontaktów między studentami a profesorami. To jest dosyć ważne we współczesnym świecie. Po drugie, jako pierwszy wprowadził kształcenie w zakresie kreatywności. Ciekawe, prawda? Zważywszy, że rozmawiamy o Wydziale Mechanicznym. My nie kształcimy takich absolwentów, którzy mieliby startować w teleturnieju Wielka Gra. Kształcimy takich, którzy mają osiągać sukces. Recepta na sukces? Odpowiednie proporcje wiedzy, kreatywności, optymizmu i wiary we własne możliwości. Poznając wydział od środka, mamy okazję sprawdzić narzędzia i metody pracy ze studentami, które młodych ludzi przygotowują do osiągania sukcesu. Przed nami pierwsze z wydziałowych laboratoriów. Studenci uczą się tak zwanych narzędzi do projektowania. Te narzędzia wykorzystują nasi przedsiębiorcy do projektowania. Większość biur projektowych na rynku koszalińskim wykorzystuje te narzędzia, więc studenci jakby są na bieżąco uczą się innowacyjnych narzędzi do wspomagania projektowania. Na tych zajęciach studenci zaprojektowali obrabiarkę, a dokładniej frezarkę numeryczną, wykonaną podczas innych zajęć warsztatowych. A to już Laboratorium Inżynierii Rekonstrukcji i Szybkiego Prototypowania. Studenci uczą się obsługi skanerów i wykorzystywania ich do kontroli jakości mierzonych elementów. Wykonują też prace zlecone przez firmy. Do czego przyda się w przyszłości zdobyta tu wiedza? Odwzorowywania przedmiotów w przestrzeni cyfrowej, jak również wiedzy w zakresie kontroli jakości wykonanych elementów i w zakresie inżynierii odwrotnej. Czyli mówiąc najprościej, do tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej na podstawie modelu danego przedmiotu. Zderzak, który tu wypatrzyliśmy, jest tematem jednej z prac dyplomowych. Skanujemy w tym momencie model referencyjny, czyli model odniesienia. Kolejnym elementem skanowanym będzie zderzak po kolizji samochodu z innym samochodem po kolizji czołowej
i na tej podstawie będziemy wyznaczać odkształcenia i naprężenia powstałe w tymże zderzaku. Przechodzimy do kolejnego ciekawego miejsca na wydziale. Znajdujemy się w laboratorium mikro i nanoinżynierii w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej na Wydziale Mechanicznym. Ta unikalna aparatura, która tutaj się znajduje, jak widać, również jest wykorzystywana przez studentów w procesie dydaktycznym, nie tylko w badaniach naukowych, które na wydziale prowadzimy. I choć laboratorium niepozorne, to jak Państwo widzicie, usiane sprzętem na skalę europejską, pozwalająca studentom zapoznać się z bardzo nowoczesnymi technologiami oceny struktury geometrycznej powierzchni. Wszystkie obejrzane dotąd miejsca burzą mit mechanika inżyniera, koniecznie brudnego i zmęczonego fizyczną pracą. W tej chwili maszyny wykonują pracę same i są czyste, a ludzie jedynie powodują, żeby działały dobrze. Przed nami kolejne ciekawe miejsce na wydziale. Śmiało można je przyrównać do miniatury serca polskiej gospodarki. W tej chwili znajdujemy się w laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. Jest to laboratorium, w którym studenci Wydziału Mechanicznego odbywają zajęcia laboratoryjne w zakresie termodynamiki, w zakresie mechaniki płynów oraz zajęć związanych z chłodnictwem, a także z zajęć związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Jednym z najnowszych nabytków laboratorium są stanowiska prezentujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Studenci uczą się, w jaki sposób zbadać turbinę wiatrową, w jaki sposób określić moc i sprawność kolektorów słonecznych, w jaki sposób określić moc i sprawność fotowoltaików. Powiedział, że studia na Wydziale Mechanicznym są nudne i poważne. Została włączona komora chłodnicza, kiedy my byliśmy w środku. Zimno, bardzo, bardzo zimno, tak. Znajdujemy się w laboratorium metrologii. W tym laboratorium, jak Państwo widzicie, znajduje się dużo różnych urządzeń metrologicznych. Są to urządzenia stosowane do pomiarów m.in. struktury geometrycznej powierzchni, a więc badamy tutaj chropowatość różnego rodzaju elementów głównie maszynowych. Jesteście Państwo w laboratorium programowania sterowników, które znajduje się również na Wydziale Mechanicznym. Sterowniki obecnie stanowią integralną część maszyn. Właściwie współczesna maszyna nie może funkcjonować bez sterowania, bez komputera, który wysyła sygnały do poszczególnych urządzeń wykonawczych i realizuje jakąś sekwencję czynności. Oto czym szczyci się Wydział Mechaniczny. Dosyć często i w dobrym stylu wygrywamy konkursy na finansowanie badań naukowych. I to jest niezwykle istotne, bo to jest ocena nie tylko nasza, ale to jest ocena i występowanie w konkursach krajowych i międzynarodowych. Bo nasi absolwenci zajęli już sporo bardzo zaszczytnych miejsc pracy i stanowisk w wielu miejscach w kraju i za granicą. I zupełnie nieźle zarabiają. Inżynierowie są poszukiwani na całym świecie. Podsumujmy ofertę, jaką Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej przygotował dla obecnych i przyszłych studentów. Wydział Mechaniczny prowadzi kształcenie na 6 kierunkach. To są 2 najstarsze, mechanika i budowa maszyn oraz technika rolnicza i leśna. Tam prowadzimy kształcenie na 1. i 2. stopniu, czyli umożliwiamy zdobycie tytułu inżyniera i magistra. Oraz nowo utworzonych, czyli energetyka, transport, technologia żywności, żywienie człowieka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, które są prowadzone na stopniu 1. I z racji posiadanych uprawnień akademickich prowadzimy również kształcenie na studiach doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria rolnicza.
Siłę wydziału stanowią bogata, kształtowana na potrzeby studentów i rynku oferta kształcenia, ale także atmosfera, zachęcająca do pięcia się po szczeblach naukowej kariery. Na Wydziale Mechanicznym utworzono kierunek transport o jednej ze specjalności logistyka i spedycja. Gdy zaczynałem studia, wydało mi się to właśnie kierunek bardzo interesujący i pozwalający mi w przyszłości realizować siebie zawodowo. W międzyczasie zainteresowałem się również nowym kierunkiem na Politechnice Koszalińskiej, jakim była energetyka, a dzięki zmianom w ustawie możliwe jest teraz już bezpłatne studiowanie dwóch kierunków, więc skorzystałem z tej okazji. Zapraszamy wszystkich, ale szczególnie tutaj zapraszamy młodzież o predyspozycjach do nauk technicznych, a więc w ścisłym myśleniu, o dobrych podstawach z matematyki, z fizyki, no bo technika to jest dział fizyki, którym się zajmujemy, ale już w praktyce, realizując pewne idee, plany, konstrukcje, projektując nowe maszyny i urządzenia. Rekrutacja na pierwszy rok studiów Politechniki Koszalińskiej trwa.